Wracamy do Państwa. Trwa Dzień z Republiką. Kolejny komentarz, tym razem publicystyczny. Przy naszym łączeniu jest Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj wybrzmiał ostatni akord Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych, czy też kopertowych. Na pytanie odpowiadał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że winnymi za nieodbyte wybory w maju 2020 roku jest ówczesna opozycja, dzisiaj to koalicja 13 grudnia. Agnieszko, kiedy sobie spojrzymy na te wszystkie etapy pracy tej komisji, ona jeszcze swoich prac nie zakończyła, dlatego że czekamy na końcowy raport, no ale wszyscy świadkowie przed komisją zeznawali. Jaki jest rzeczywisty cel tej komisji? Co ta komisja pokazała? Jak ty z punktu widzenia publicysty oceniasz pracę tej komisji, której przewodził poseł Dariusz Joński? Czy ta komisja, podobnie jak wszystkie pozostałe, ma na celu pokazanie, że tutaj, prawda, PiS robił jakieś straszne rzeczy, łamał prawo, dokonywał przestępstw. Tam już raport był napisany pewnie jeszcze zanim ta komisja się w ogóle powołała, po to, żeby właśnie pokazać, wnieść sprawę do prokuratury. Ja przypomnę, że prokuratura raz już w tej sprawie się wypowiedziała jednoznacznie i to było już orzeczenie prawomocne, bo również jakby sąd i to sędzia z Justitii stwierdził, że prokuratura miała rację, że nie doszło tutaj do żadnego popełnienia przestępstwa. No ale w tej chwili to chyba właśnie przy tej sprawie bodajże nagle prokuratura znowu chce wszczynać postępowanie, coś sprawdzać, więc no wszystko to jest na zlecenie polityczne. I powiem tak, no to jest żałosne widowisko, naprawdę. Ja powiem szczerze, gdyby nie to, że jest w moim obowiązku dziennikarskim, niestety słuchać tego i oglądać, to naprawdę nie byłoby tam ani co słuchać, ani co oglądać, bo to jest po prostu cyrk niegodny dorosłych ludzi. Ja już nie mówię klasy politycznej, w ogóle dorosły człowiek tak się nie zachowuje, jak tam się zachowują. To jest przedszkole. Dzieci się zachowują w przedszkolu tak, że jak ktoś coś nie chce słyszeć, to uszy zatyka, to dźwięk by może wyłączyć, jak ma takie możliwości. Ale i tak było nieraz. Przewodniczący Joński wyłączał mikrofon za każdym razem, kiedy politycy i członkowie tej komisji zwracali uwagę, że no, pan przewodniczący Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej zwyczajnie no, prowadzi te obrady w sposób, wydaje się, no, łamiący rażąco zasady, między innymi. Chociażby wczoraj przecież przewodniczący Joński nie zezwolił na swobodną wypowiedź na początku, kiedy ta komisja się rozpoczynała, na swobodną wypowiedź Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja dopytywałem później przewodniczącego Jońskiego, dlaczego nie zezwolił. To usłyszałem w odpowiedzi, że bał się w zasadzie poseł przewodniczący Joński powtórki z rozrywki, kiedy to były wiceminister finansów Artur Soboń odpowiadał na pytania śledczych, że wszystko, co miał do powiedzenia, zawarł w tym czasie, kiedy miał swobodną, wolną wypowiedź. Taka odpowiedzialność zbiorowa. To znaczy, ja powiem tak, to nie tylko ta komisja, tylko każda komisja prowadzona przez członka koalicji 13 grudnia jest dokładnie, ma taki sam przebieg. Czyli jeżeli ktoś coś mówi, co się nie podoba, tam fajnie właśnie to wyłuszczył poseł Konfederacji, jeżeli jest niezgodna z narracją tej strony przesłuchującej, no to znaczy nie można tego wygłaszać i wtedy się głos wyłącza. Nie ma znaczenia, czy to prowadzi pan Joński, pan Szczerba, czy pani Sroka. To wszystko odbywa się cały czas tak samo. To są stałe schematy. Człowiek z tego absolutnie nic nie wyniesie, nic z tego nie wyniknie. Ten rząd się rozwali i będzie tyle w temacie i sami będą za chwilę siedzieć przed pewnie komisjami, może nie tyle śledczymi, ale w ogóle śledczymi w prokuratorach. W prokuraturach i będą składać zeznania za łamanie przepisów, bo to, od czego dopuszcza się koalicja 13 grudnia, no to widzieliśmy już na samym początku, można powiedzieć, prawie że pierwszego dnia. Przewodniczący Dariusz Joński już wczoraj deklarował i zapowiadał złożenie doniesienia do prokuratury, zawiadomienia do prokuratury na Jarosława Kaczyńskiego, że ten ponosi odpowiedzialność polityczną za wybory kopertowe. A właśnie, jak wówczas mówili o wyborach kopertowych sami przedstawiciele koalicji, dzisiaj 13 grudnia, wówczas totalnej opozycji, to posłuchajmy chociażby Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Czy mamy ten materiał? Jeżeli mamy, to bardzo proszę, bo to jest wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na temat jej udziału w zasadzie tak naprawdę właśnie w tych wyborach, wyborach kopertowych. Bardzo proszę. Ja muszę jednak stwierdzić, że po pierwsze, ta komisja działa na zasadzie, którą no łagodnie mówiąc można określić jako paradoksalną, to znaczy pełną, stuprocentową winę za niedoprowadzenie do tych wyborów, za to, że one się nie odbyły, ponosi Platforma Obywatelska i przedstawiciele tej koalicji, która dzisiaj rządzi. Zablokowaliśmy cyrk, który fundowaliście Polakom. Zablokowaliśmy absurdalne, korespondencyjne wybory. Miałam w tym swój udział, bo raz, że wywaliłam wybory majowe i doprowadziłam do nowego otwarcia. I jestem skoncentrowana na tym, żeby Rafał wygrał. Była skoncentrowana pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pani marszałek Kidawa-Błońska na tym, żeby wygrał Rafał, czyli Rafał Trzaskowski. Wiemy, że to się nie udało wcześniej. Tragiczne były te notowania, sondaże dla kandydatki Platformy Obywatelskiej. Postanowiła, że wywali te wybory. W zasadzie to jest ta odpowiedź, o której mówił także prezes Jarosław Kaczyński podczas przesłuchania w tej komisji, ale to nie jedyna deklaracja, szanowni państwo, którą wczoraj usłyszeliśmy z ust Dariusza Jońskiego. Również mówił o tym pan przewodniczący, że Jarosław Kaczyński stanie przed inną komisją, komisją, która tworzy się z mocy zarządzenia prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, a więc tej komisji, która ma rzekomo zbadać rosyjskie wpływy, i na czele tej komisji będzie stał generał Jarosław Stróżyk, obecny szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w przeszłości oficer wojskowych służb informacyjnych i służby wywiadu. Agnieszko, jak ty patrzysz również na te deklaracje, te zapowiedzi i samą tę komisję, która ma się ukonstytuować? No, czekamy na kolejnych, weźmy to w cudzysłów, ekspertów w tej komisji, która ma tropić rosyjskie wpływy. Ja się uśmiecham, tylko to jest taki trochę śmiech, no może nie przez łzy, ale no bo to trudno poważnie to traktować. Pan Joński, jeżeli chce złożyć zawiadomienie w prokuraturze, to domniemuję, że już wziął rozpęd, już jest w pozycji startowej. Tak wystrzeli do składania tego zawiadomienia, że aż po prostu zniknie nam z oczu za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o komisję do badania rosyjskich wpływów, no ludzie kochani, no, mamy masę wypowiedzi, masę dowodów, przede wszystkim dokumentów, które ujawniają, kto dokonywał resetu, kto współpracował z Rosją, kto był podatny na rosyjskie wpływy, właśnie może pan Joński ze Szczerbą, kiedy właśnie to Rosja przecież z Białorusią przygotowała wojnę hybrydową, służby GRU, FSB razem przygotowała, oni właśnie wpisali się idealnie w te właśnie trybiki Putina i Łukaszenki, tak jak byli na granicą, nieśli tam te swoje pudełka ze śpiworami, z bułeczkami i cała masa jeszcze innych tam intelektów, którzy właśnie wkręcili się w to wszystko, realizowali od lat politykę rosyjską, politykę Putina. Dość wspomnieć, no przecież to co, PiS się godził na Nord Stream 2, czy PiS negocjował umowę z Gazpromem, PiS umarzał, czy prezes Kaczyński zadłużenie wobec Gazpromu. Nie, no, jak twierdzą ci eksperci tej i koalicji, no ale także ludzie, którzy przecież za czasów rządów Donalda Tuska przed 2015 rokiem pełnili ważne role w państwie, bo chociażby Piotr Pytel, który stał na czele służby kontrwywiadu wojskowego, mówi w ten sposób, to jest cytat dokładny. To prawdopodobne, że Jarosław Kaczyński został wciągnięty w strefę bezpośredniego oddziaływania służb rosyjskich. Mówi człowiek, który paradował w czapce Aurory, uśmiechając się do zdjęć, który realizował zbliżenie ze służbami rosyjskimi, bo to właśnie Piotr Pytel przecież był jednym z autorów tej umowy o współpracy między służbą kontrwywiadu wojskowego a rosyjską FSB. Ten sam Piotr Pytel, pokazujemy teraz obrazki z libacji alkoholowej z kryminalistami z FSB, w której udział brali właśnie oficerowie służby kontrwywiadu wojskowego, generała Pytla, generał Pytel. I dzisiaj ten człowiek mówi, że to Jarosław Kaczyński został wciągnięty w strefę bezpośredniego oddziaływania służb. Co więcej, Donald Tusk wtóruje, mówi o zacieśniającej się pętli wokół szyi ministra Antoniego Macierewicza, który to likwidował wojskowe służby informacyjne, będące zbrojnym ramieniem, takimi długimi mackami Moskwy. W jakich czasach my dzisiaj żyjemy, Agnieszko? Znaczy, no, nie, no, żyjemy w takich czasach, że gdyby żył Orwell,
to by po prostu sam się udał w kierunku jakiegoś szpitala psychiatrycznego, bo to już przekracza w ogóle możliwości w ogóle jakiekolwiek rozumienia i poznawcze. Ja powiem tak, no powiedzieć można dosłownie wszystko, tak? To nic nie kosztuje, można też wszystko napisać, tak? Bo papier wszystko przyjmie, a rzeczywistość jest jaka jest. No i jakby my możemy oczywiście na ten temat dyskutować, ale ja powiem tak, ja nie widzę naprawdę żadnego sensu dyskutowania na temat rzeczy niepoważnych, bo w tej chwili Polska znajduje się w sytuacji realnego zagrożenia działaniami Rosji i Białorusi. Cały czas przecież codziennie dochodzi do ataków na polskie służby, na polskie patrole na granicy polsko-białoruskiej. Rosja graniczy z nami tam w obwodzie królewieckim, który jest jedną po prostu jednym takim regionem militarnym, bo tam praktycznie nic więcej nie ma. I to są realne rzeczy, którymi powinniśmy się zająć. Tak samo zmianą Unii Europejskiej, bo to, co w tej chwili Unia odwala, to jest po prostu karygodne. A my zajmujemy się wypowiedziami ludzi niepoważnych, kompletnie oderwanych od rzeczywistości, kłamczuchów zwykłych, którzy powinni odpowiadać karnie za. Tylko, że ci ludzie, Agnieszko, wejdę w słowo dzisiaj, prowadzą politykę, kreują tę politykę i podejmują decyzje, które ma realny wpływ na bieg wydarzeń i bieg tworzenia polityki. Ale za jakiś czas tej polityki nie będą prowadzić, bo taka jest kolej rzeczy. No tylko pytanie o te konsekwencje, które w tym czasie będą następowały. Znaczy no, konsekwencje być może będą, o ile jeszcze zdążą, bo ten rząd trzyma się już w tej chwili na plastelinę i na sznurek, więc ja zakładam, że mogą nie dokończyć tego, z czym w tej chwili się porwali, czy na co się porwali, i będzie tyle. Przyjdzie zmiana władzy, a ta zmiana przyjdzie wcześniej czy później. Będą rozliczenia tych wszystkich osób, które dzisiaj bezczelnie kłamią, odwracają kota ogonem i które współpracowały właśnie z Federacją Rosyjską bądź jej służbami, albo były wręcz na ich usługach. To jeszcze odnośnie rozmaitych kłamstw. Poseł Zembaczyński jest taki polityk i poseł Koalicji Obywatelskiej, Koalicji 13 grudnia. To jest ten człowiek od 8 gwiazdek na własnym samochodzie, który z dumą przyznawał, że to jest jego motto życiowe, to co kryje się, ten wulgarny zwrot, sformułowanie w postaci zapisu 8-gwiazdkowego. Stwierdził, to nie żart, że Telewizja Republika jest telewizją, która realizuje, która propaguje, która jest, krótko mówiąc, odpowiedzialna za szerzenie rosyjskiej propagandy. Tak, szanowni państwo. Znaczy ja bym poleciła panu osobie poselskiej Zembaczyńskiej wziąć taki naprawdę rozpęd gdzieś tam z okolic Bałtyku, zatrzymać się gdzieś głową na rysach, to może mu się jakaś myśl przywróci. Logiczne, bo... Słyszę, że mamy, Agnieszko, ten materiał posła Zembaczyńskiego. Żeby nie być gołosłownym, pokażmy, co mówił poseł Zembaczyński. Czy Koalicja Obywatelska zamierza jutro wyjść do protestujących rolników? Wie pan co, nie rozmawiam z rosyjskimi mediami. Dzięki. Wczoraj słyszeliśmy o likwidacji pomnika smoleńskiego przez partię pana Zembaczyńskiego. Wcześniej była mowa o serialu Reset usuniętym z TVP, o likwidacji komisji do spraw wpływów rosyjskich. W każdej sprawie, czy to jest sprawa historyczna, czy to jest sprawa dotycząca bieżących interesów ekonomicznych Polski, ten rząd jest ustępliwy wobec Federacji Rosyjskiej. Telewizja Republika była jedyną stacją telewizyjną przez długi czas w czasie ocieplenia w stosunkach polsko-rosyjskich, która mówiła prawdę o tym, kim jest Władimir Putin i jakie są plany podboju Europy przez Rosję. No więc to jest taki bluzg ze strony pana Zembaczyńskiego, mający tylko na celu to, żeby nie musieć odpowiadać na niewygodne pytania. Oczywiście stacja podejmie odpowiednią decyzję, bo kwalifikuje się to na pozew sądowy. Kłamali, kłamią, kłamać będą, a Telewizja Republika robi nadal swoje i pokazuje niewygodne fakty również, które dotyczą polityki związanej z Federacją Rosyjską, ze zbrodniarzem Władimirem Putinem. Mówimy o tym, jak wyglądała ta polityka prowadzona przez premiera Donalda Tuska przed 2015 rokiem. Człowiekiem, który mówił o sobie, że jest najbardziej antyrosyjskim premierem, a w Sopocie w 2009 roku razem na
konferencji prasowej, występując z Władimirem Putinem, mówił o tym, że przypilnuje, by nikt piachem w tryby nie sypał, jeżeli chodzi o współpracę polsko-rosyjską. Piachem w tryby też dzisiaj 21:45. Serdecznie Państwa zapraszam. Razem z Łukaszem Jankowskim będziemy na Państwa czekali. Ale jeszcze w tym temacie, Agnieszko, tych wpływów rosyjskich, bo to jest też bardzo ciekawe. Dlaczego, skoro tak Donaldowi Tuskowi zależy na tym, żeby wyjaśnić takie wpływy, to dlaczego jedną z pierwszych decyzji, jeszcze nie rządu, ale tej samej większości sejmowej, było sparaliżowanie prac komisji, której przewodził profesor Sławomir Cęckiewicz, tej komisji, która miała wyjaśnić wpływy rosyjskie? Wówczas większość sejmowa odwołała wszystkich członków z tej komisji. No właśnie po to, żeby wprowadzić tam swoich ludzi związanych po prostu ze służbami rosyjskimi i pokazać na obrot. Czyli to jest dokładnie to, co robiły przez lata tutaj służby rosyjskie, tak? Czyli pokazywanie rzeczywistości w krzywym zwierciadle, ewentualnie odwrotnie niż jest. No Donald Tusk realizuje po prostu to, co robił służby rosyjskie od wielu lat. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle wszędzie, gdzie się pojawią. No to jest po to. I ja powiem tak, ten temat już mnie trochę męczy, dlatego że ja mówiłam od momentu, kiedy zaczęła się wojna hybrydowa na polską granicę ze strony Białorusi, już wtedy mówiłam, postulowałam o to, żeby pogonić ruską agenturę z Polski, że jest to dobry moment do jej wyczyszczenia. Później, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, powtarzałam to po wielokroć w wielu programach. No i taką komisję udało się w końcu utworzyć, no ale zmienił się rząd, zmieniła się optyka, teraz będzie komisja ruska, będzie badała ruskie wpływy. Tak, ja to tak widzę. Natomiast mi brakuje również komisji, która zbada niemieckie wpływy w Polsce, bo one są wcale nie mniejsze niż rosyjskie, a być może nawet większe. My musimy zadbać o państwo polskie. Państwo polskie musi być poważne. Nie możemy być cały czas zdani na to, co powiedzą Niemcy, co ktoś tam powie. My mamy budować swoje. I jak ja słyszę, bo jest wspólnota, bo to, bo tamto. My mamy własne interesy. Jest wspólnota, która ma określone rzeczy w traktatach, a to, co jest poza traktatami, to jest nasze i my mamy nasze rzeczy budować. Więc badajmy ruskie wpływy, niemieckie wpływy, holenderskie wpływy i każde inne. I zacznijmy budować nasz kraj. Bardzo dziękuję. To ostatnie zdanie. Agnieszka Siewieryniuk-Macierowska była razem z nami. Pięknie, Agnieszko, dziękuję za ten twój komentarz. A my szybko przenosimy się do Kozielic. Tam spotkanie i konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jest Jarosław Kaczyński, który za chwilę zajmie głos. Przenosimy się zatem do Kozielic.